Fort Boyard, Francja. Dzień dobry bardzo, Rafał Maserek. Dzień dobry bardzo. Słyszałem, że uczestnik, ale nie widać, bo w ogóle nie wyglądasz na zmachanego. Ojejku, to całe zmęczenie jest w środku. Nie da się ukryć, mega wyzwanie i wszystko boli, naprawdę. Przed programem wypełnialiście ankiety dotyczące tego między innymi, czego się boicie, co lubicie, co będzie dla was wyzwaniem, a co troszkę mniejszym. No i co się trafiło? Ojejku, ja się bałem najbardziej kontuzji w tym programie i no i jakbym też trochę wykrakał, bo coś mi się tutaj wydarzyło w bark przy jednym z zadań i co ja w tym ankiecie napisałem już nie pamiętam, nie ukrywam, ale teraz sobie... Prawdę? Prawdę, tylko tutaj zastanawiałem się, że jak napiszę to, czego się boję, to pewnie dostanę to zadanie, więc... Ale nie miałem żadnych jakby jakichś takich obaw, że coś nie wykonam. Bardziej bałem się właśnie o kontuzję. Gdy wracaliście z Fortu tutaj do hotelu, to wszystkie piętra słyszały, że wygraliście 28 600, dobrze myślę? Nie, 24 800. 24, też piękny wynik. Tak. Jak to jest z wygraną w tym programie? Bo kiedyś bywało różnie, albo trafiała do uczestników, albo była na cele charytatywne, jak jest teraz? Nie, no to tylko i wyłącznie na cele charytatywne, na fundację, jaką tam sobie my wybraliśmy jako team, więc cała ta, wszystkie zadania i przedsięwzięcia były tylko i wyłącznie wykonywane, żeby pomóc danej fundacji, więc powędrowała ta kasa do fundacji Mam Marzenie, więc jesteśmy szczęśliwi, że mogliśmy wesprzeć właśnie tą fundację i dzieciaki spełniają swoje marzenia. Przy tańcu z gwiazdami dużo emocji budzą uczestnicy. Jedną z uczestniczek w tej edycji będzie Oliwia Bieniuk. Pojawiły się takie głosy w internecie, nie będę mówił kto, ale też był poparty głosami internautów, że być może Oliwia nie jest najlepszym wyborem, bo po pierwsze jest młodziutka, jest maturzystką i tak naprawdę nie ma jeszcze konkretnego zawodu, a jest to taniec z gwiazdami. Jaka jest twoja ocena? Ojejku, szczerze nie mam jakby, nie mogę się jakoś do tego odnieść z tego względu, że ja jestem tam tak naprawdę tancerzem, który tak naprawdę jest nauczycielem. Dobierają producenci uczestników do tego programu. Wiesz co, naprawdę dla mnie to nie ma różnicy, szczerze mówiąc, czy to będzie pani Halina z Wąchocka, czy to będzie... Najjaśniejsza gwiazda polskiego show biznesu, będziesz uczył tak samo. Dokładnie, no więc... może to jest tak zwana Rising Stars, schodząca gwiazda i... Może za... Wiele razy było tak, że to jest ogromna szansa. Dokładnie, dla każdego jest to szansa i jeżeli taką przygodę chce sobie przeżyć ta osoba i podejmuje się takiego wyzwania, no to czemu nie? Z matematyki nie byłem najgorszy i wydaje mi się, że tańczyłeś już 22 razy. Ty prowadzisz takie kalkulacje, żeby mi powiedzieć? Mam internet. Wiesz co, nie, powiem ci, że ja się zatrzymałem na 20, tak? ale chyba masz rację. Tak Wikipedia podała. A wiesz, że zwycięzców dwa? No i jakby, to jest dużo mało, czy to jest w ogóle dla ciebie ważne, kota tancera? Ile razy byłem drugi? Wiem, więcej niż dwa. No właśnie, więcej niż dwa, dokładnie. Podaję, że chyba 8 czy 9. Ale to jest dla was w ogóle ważne, bo oczywiście teraz się śmiejemy. Czy jest jakiś taki element rywalizacji, nie na początku, ale na przykład dochodzić już do tych półfinałów? No oczywiście, że to w jakiś sposób jest dla nas ważne, dla tancerzy i wydaje mi się też dla uczestników, z tego względu, że no, każdy by chciał przeżyć przygodę od samego początku do końca i na koniec podnieść trofeum, więc... Wydaje mi się, że jak bierze się udział w takim programie rozrywkowym, ale gdzie funkcjonuje rywalizacja, no to zawsze gdzieś z tyłu głowy masz coś takiego, żebyś chciał do samego końca po prostu uczestniczyć i jeszcze do tego mieć z tego jakieś takie właśnie profity typu, nie wiem, kryształowa kula. Dokładnie. Czyli tej jesieni w poniedziałki oglądamy Taniec z Gwiazdami, a Fort Boyard ma tę przewagę na Viaplay, że oglądamy kiedy chcemy. Zapraszamy.